Dobry, cześć! Dzisiaj opowiem o planach budowy wielkiego kanału na południu Polski, który połączy drogą wodną ze sobą Wisłę i Odrę, dwie najdłuższe polskie rzeki. Mowa o kanale śląskim. Inwestycja ta ma na celu stworzenie swego rodzaju autostrady wodnej na terytorium Polski. Inwestycja może drogą wodną połączyć w przyszłości Morze Bałtyckie z południem Polski i jej południowymi sąsiadami. Szczególnie zależy na tej inwestycji Czechom, którzy dzięki współpracy z Polską w ramach inwestycji mogą zyskać dostęp do Morza Bałtyckiego. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie spidersweb.pl autorstwa pana Michała Tabaka. Link znajduje się w opisie. Zanim przejdziemy dalej, chcę prosić o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Z góry dziękuję. Kanał Śląski połączy Odrę i Wisłę. Ma mieć 93 km długości. Droga wodna, która z jednej strony ma poprawić mizerne wyniki polskiej żeglugi śródlądowej, a z drugiej strony może być kolejnym etapem w zacieśnianiu się współpracy w tak zwanym Trójmorzu, będzie jej bardzo ważnym punktem. Przewidywany koszt inwestycji ma wynieść niemal 11 miliardów złotych. Wodna autostrada łącząca dwie największe rzeki w kraju przebiegać miałaby przez tereny Kuźni Raciborskiej, Żor, Tychów, Rybnika i Bierunia, co skutkowałoby w przyszłości rozwojem tych miast pod względem turystycznym i krajobrazowym oraz możliwością organizowania rejsów po kanale w stronę Odry czy Wisły. Jak mówi wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, kanał Śląski to nie tylko pomysł na wodną autostradę, która umożliwi bezpieczny i ekologiczny transport oraz włączenie się naszych regionów w europejski system dróg wodnych. Kanał Śląski ma potencjał, aby stać się projektem cywilizacyjnym. Dostrzegamy oczekiwania z nim związane w zakresie stabilnej, zrównoważonej gospodarki wodnej, impulsu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i uatrakcyjnienia przestrzeni. Państwowy Instytut Badawczy przekonuje, że proponowane warianty przebiegu kanału śląskiego były analizowane pod względem prac górniczych i oddziaływania na środowisko. Obecnie transport towarów drogą wodną w Polsce jest bardzo zaniedbany. Udział transportu śródlądowego w Polsce to niecały 1%, podczas gdy na zachodzie Europy, np. w Niemczech czy Holandii, wynosi ponad 20% całości transportu towarów. Warto rozwijać wewnętrzne drogi wodne, ponieważ tego typu transport jest tani, mało emisyjny oraz jeden ładunek może pomieścić dużo większą liczbę towarów niż np. samochody ciężarowe. Na budowie kanału zależy też stronie czeskiej, gdyż dzięki temu zyskają połączenie wodne z Morzem Bałtyckim, a co za tym idzie ze światowymi wodami, co może skutkować tym, że Czesi będą mogli w tani sposób ściągać towary do swojego kraju. Czesi częściowo będą mogli wynajmować przestrzeń przeładunkową w szczecińskim porcie, na czym też zarobią Polacy. Pomysł kanału jest według mnie ciekawy. Faktycznie usprawniłby komunikację wodną Polski. Może być to nawet większy projekt od inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. Pytanie, czy zostanie on zrealizowany, czy znajdą się fundusze na budowę kanału i czy będzie wola polityczna do jego budowy. A wy co sądzicie o tym pomyśle? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.